Ta sytuacja jest słaba. Serio? Pomocy! Zaraz pobiję twoją panienkę. Na początku było mi jej szkoda. Weszła do tego domu nie wiedząc, czego ma się spodziewać. Potem tu wróciła. Już jej nie współczuję. Podnieciłem się. Może dlatego, że jestem pijany. Co ci zrobiłam? Pobiłaś mnie. Mogę to powtórzyć. Czekam. Mówiłam wszystkim, że nadciąga Armagedon. Zabierzcie wodę i zapasy. Alicia chce zabić Taylor. Utrudniasz mi życie. Przecież cię szanuję. Bzdura. Klepiesz ją po tyłku, ona siada ci na kolana. Co w tym złego? Pozwól im porozmawiać. Próbuję ci pomóc. Próbuję ci pomóc, a ty pogarszasz sytuację. Muszą to z siebie wyrzucić. Robili to już 4 razy. Byli parą poza domem. Dlaczego wciąż o tym gadają? Bo są zranieni. Alicia nie zrobiła niczego złego. Ta historia ma drugie dno. Taylor nie powinna się na nią złościć. Po co tu wracała? Odesłaliśmy ją do domu. Nie robię tego na złość. Chodź tu. Nie chcę, żebyś płakała. Trzymasz jej stronę. Nieprawda. Wiem, co powiedziałaś Chase'owi o mnie, Angeli i Victoria. Co powiedziałam? Że spędzamy ze sobą czas, bo uważamy, że jesteśmy śliczne. Mówiłam, że przypominacie wredne dziewczyny. Jasne, to ma sens. Siedziałyście na kanapie i plotkowałyście, więc powiedziałam, że wyglądacie jak wredne dziewczyny. Nie znasz mnie, nigdy nie rozmawiałyśmy. Rozumiem. Nie znamy się, więc przestań mnie atakować. Nie atakuję cię. Klęczysz na moim łóżku. Shanley bawi się w psychologa. Nie wierzę, z Angelą lepiej nie zadzierać. Rozmawiam ze wszystkimi domownikami, a ty nazywasz mnie wredną dziewczyną? Zaraz ją uderzę. Czy ona wie, z kim ma do czynienia? Lepiej nie podskakuj. Przecież byłam miła. Po co się wydzierasz? Bo lubię. Przestań. Nie lubię, gdy rozmawia się ze mną takim tonem. Ta panienka potrafi szczekać. Nie udawaj, że mnie znasz. Dopiero weszłaś do tego domu.